Trochę teraz ćwiczeń takich rozciągających pokażemy Wam. Rozciągająco, można powiedzieć troszkę też wzmacniających, w takiej też dynamicznej formie. Bo nie tylko warto pakować, jak to mówią na siłowni, nie tylko warto myśleć o muskulaturze, ale również czasem zrobić koordynację, tak jak robiliśmy to wiele razy. I teraz też kwestia, żeby zwrócić uwagę na to najważniejsze, czyli na rozciąganie. Kilka podstawowych ćwiczeń rozciągających. Tutaj zaczynamy. Dzisiaj mamy trening gibkości, jak się to ładnie nazywa. Możemy sobie tak zrobić, że podamy sobie ręce, albo nawet damy sobie, no, podamy sobie ręce. Uwaga, łapiemy się ręką przeciwną za nogę. Uwaga, i tutaj sobie trzymujemy i rozciągamy sobie mięsień czworogłowy, czyli to, co masz, uwaga, tutaj, z przodu uda, ten mięsień się rozciąga nam. Dobrze, około 15-20 sekund minimum w staniu, bo na początku on walczy trochę i on tak się nam trochę broni, więc żeby go też tak mocno nie stresować, to go napnijcie, ale nie do takiego, do takiej przesady, a potem przytrzymajcie chwilę. Nie pamiętajcie o oddychaniu. To dla co? Na drugą nogę jeszcze robimy. W trudniejszej wersji, albo ewentualnie jeszcze sobie nie podajemy ręki, tak jak robiliśmy to wcześniej. Coś mi się dzisiaj dzieje z tym moją równowagą. Dotykamy sobie, łapiemy się drugą i sobie otwieramy klatkę piersiową, wtedy jeszcze ściągając ręce, ręce do tyłu, prawda? O, Zuzia pokaże pięknie. Świetnie, Zuzia, klatę ściągniesz do przodu. Trzymasz nóżkę, cofasz barki do tyłu. Bardzo ładnie. To mamy jedno ćwiczenie. Teraz drugie ćwiczenie, chodź, pokażę Ci, usiądź. Siedzimy takim jakby odwróconym siadzie podkarskim, czyli jedną nogę mamy prostą, drugą w odwrotnym kierunku, ok? To czekaj, ja zrobię tak, że będziemy mieli taki zamknięty ten pierścień. I co, robimy skłon w przód, aż tak to nie. Skłon w przód, ok? I trzymamy. Ja mogę dopięty. Ty możesz dopięty, no to trzymaj dopięty. Można dwoma rękami, jak ktoś ma bardzo dobrą gibkość, świetnie. Można korygować, można jedną, jak sobie wolicie. Dobra, co, zmieniamy nogę? Tak. No to co, na drugą stronę również 20 sekund, około 20 sekund, może być troszkę dłużej. I w ten sposób trzymamy sobie proste kolano, stopa na siebie i się rozciągamy. Brawo, Zuzia. Ok, a teraz wiesz co, oddalimy się troszkę od siebie i zrobimy to dynamicznie. Ok, pokażę Ci. Czyli mamy sytuację taką, że robimy hop, no dokładnie, świetnie. I przekładamy sobie raz jedną, raz drugą nogę w powietrzu, wzmacniając właśnie mięśnie zginaczy stawu biodrowego, a przy okazji rozciągając się. Jest, mamy to. Ok, następne ćwiczenie, Zuziu. Rozciągające. Proszę, jedna noga zgięta, druga prosta i robimy na przedramiona skłon, ale fajnie. Nie, tak umiesz siedzieć po turecku. Tak, umiesz tak siedzieć po turecku. Dobra, a teraz robisz tak, że robisz jeszcze skłon w przód, rączki wyprostujesz do przodu. Świetnie. Można się oddalić i popracować, albo przytrzymać dziecko w takiej formule. Dobra, ty do góry teraz, a ja robię w przód, co? Będziesz mnie trzymać za rączki i robimy sobie na zmianę w takiej kwestii. To mamy drugie ćwiczenie, do których chciałbym Was... Oczywiście zmieniamy nogę, robimy to samo na drugą nogę. Zuziu, jeszcze jedno? Przynajmniej? No to chodź. Noga prosta, tylna część i robimy również skłon do nogi prostej. Mhm. Zrobisz? Można zrobić skłon, przytrzymać. No, troszkę do góry, dobra? O, troszkę do góry. Tutaj się rozciąga. Tutaj się rozciąga, świetnie. Palce na siebie i rozciągamy się. Ok, i robimy zmianę. I ja teraz może zrobię, dobra? Albo dobra, przytrzymam ciebie. Mhm. Można wykonać to wspólnie. Albo na zmianę, około 20 sekund, 30 sekund, akurat jest przerwa dla drugiej osoby. To co, może być? To jeszcze jedno, co? Tak. Też dynamiczne. Spróbujemy sobie zrobić tak, Zuziu. Skąd przód, palce na siebie, wyprost pięciem na palce. Palce na siebie i do góry.
palce na siebie, do góry, hop, 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 świetnie, no, do góry i na siebie, świetnie, to teraz jeszcze ja, dobra, spinamy się i hop, i do góry, i hop, i do góry, hop, i do góry. Świetnie ci poszło dzisiaj. Słuchajcie, skończyliśmy dzisiaj ćwiczenia, ale to jeszcze nie koniec. Chcieliśmy was zaprosić na niespodziankę, na 24 trening, który będzie specjalnym. A co? To się już niedługo dowiecie. Śledźcie nasz profil na Facebooku i na pewno będziecie mile zaskoczeni. Do zobaczenia.